Turystyka jest zjawiskiem polegającym na tymczasowej, dobrowolnej zmianie swojej lokalizacji. Turyści opuszczają strefę komfortu i doświadczają społecznego i narodowego środowiska kraju docelowego. Istnieje kilka sposobów klasyfikacji form turystyki. Na motywację turystyczną mają wpływ czynniki endogeniczne, wewnętrzne i egzogeniczne, pochodzące ze środowiska. Podróżujemy ze względu na motywację fizjologiczną i psychologiczną, ze względu na cele społeczne i kulturowe lub po prostu z chęci poszerzenia naszej wiedzy. Magię krajobrazu można zwiększyć dzięki odpowiednim narzędziom marketingowym. Popularność atrakcji rośnie dzięki nieustannie pojawiającym się rabatom, a także wzrostowi sprzedaży. Zawsze znajdzie się powód do podróżowania. Motywy społeczne obejmują odwiedzanie przyjaciół, prowadzenie życia społecznego i towarzyskiego, budowanie i utrzymywanie relacji społecznych. Wiele osób chce po prostu uciec od cywilizowanego życia na łono natury. Motywy kulturowe obejmują chęć lepszego poznania własnego kraju, odkrywania innych krajów i kultur, zainteresowanie sztuką lub względy religijne. Bodźcem do działania może być chęć rozwoju osobistego poprzez naukę lub dalszą edukację. Formy turystyki można pogrupować ze względu na cel. Turystyka biznesowa obejmuje podróże służbowe, kongresy, wystawy, targi, wycieczki edukacyjne, wycieczki dyplomatyczne, wyjazdy dla sportowców, występy gościnne artystów oraz wycieczki motywacyjne. Turystyka wakacyjna jest użytecznym sposobem spędzania wolnego czasu. Występuje popularna forma turystyki wakacyjnej lub kulturalnej. Specjalistyczne ośrodki wypoczynkowe są tworzone dla turystyki zdrowotnej, uzdrowiskowej i wellness. Osoby pragnące prowadzić życie na wsi preferują turystykę wiejską i agroturystyczną. Turystyka sportowa obejmuje jazdy na rowerze, wędrówki górskie, a nawet sporty jeździeckie, które stają się coraz bardziej popularne. Ludzie żyjący swoimi pasjami i hobby wybierają odpowiednie dla nich cele. Fascynaci turystyki przygodowej wybierają miejsca ekstremalne. Motocykliści często rozpoczynają podróż na otwartej drodze bez określonych miejsc docelowych. Wiele ludzi decyduje się na krótkie podróże ze względów religijnych. Turystyka weekendowa ma na celu bliższe miejsca docelowe. Osoby, które lubią zakupy lub wycieczki, biorą udział w podróżach jednodniowych. Rodzaje turystów. Turysta wakacyjny chce się zrelaksować lub szukać ciekawych doświadczeń. Są ludzie, którzy lubią uprawiać różne sporty, a także tacy, którzy lubią przeżywać wyjątkowe doświadczenia. Wielu turystów pożąda przygody. Niektórzy chcą czegoś się nauczyć lub po prostu chcą zobaczyć coś nowego, bez względu na to, czy jest to cud natury, czy też obiekt kulturowy. Wśród turystów są także kolekcjonerzy, którzy podróżowaliby specjalnie, nawet na koniec świata, aby zdobyć pożądany obiekt lub zasmakować atmosferę. Ze względu na powszechność różnych stypendiów, wielu turystów podróżuje, aby zaspokoić swoje pragnienie wiedzy. Podział ze względu na liczbę turystów. Podróżowanie indywidualne ma miejsce, gdy podróżuje tylko jedna osoba. Turystyka zbiorowa występuje, gdy w grupie podróżuje więcej osób. Uczestnicy turystyki klubowej wyjeżdżają na wakacje do resortów klubowych. W turystyce masowej turyści indywidualni i zbiorowi koncentrują się w jednym miejscu. Zgodnie z kategoryzacją turystów według wieku, turystyka młodzieżowa oznacza podróże osób w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat, którzy nie podróżują już z rodzicami, ale jeszcze nie z własną rodziną. Ludzie w średnim wieku zazwyczaj podróżują z rodziną lub z przyjaciółmi i rodziną przyjaciół. Podmiotami turystyki seniorskiej są osoby w wieku 60 do 65 lat, emerytowane, które nie są już aktywne zawodowo. Często biorą oni udział w wycieczkach grupowych. W zależności od czasu pobytu można wyróżnić podróże z krótkim pobytem, jedno-, dwu- lub trzydniowym, podróże tranzytowe, weekendowe lub turystykę biznesową. Turystyka długoterminowa może trwać od 4-5 dni do kilku tygodni.